Ale trzeba wiedzieć, że tutaj musisz poświęcić swoje życie dla sztuki i wtedy to zaczyna być interesujące. Wtedy zaczynasz kochać rzeczy, które z ciebie wychodzą, których jeszcze w sobie nie znałeś, a że staje się to, plastyka staje się twoim językiem wypowiedzi, to wtedy następuje. Wtedy zaczynasz naprawdę poznawać siebie. Dzień dobry, mam na imię Amelka i mam 11 lat. Jest pan wybitnym artystą, rzeźbiarzem i profesorem na Akademii Sztuk Pięknych. Jak powstają pana rzeźby? Czy one się panu śnią, czy może ma pan jakąś wizję? One nie powstają. To się po prostu nie zaczęło i nie kończy. Jak jestem w pracowni, rzeczy dzieją się same. I to jest najlepszy czas wtedy. Można powiedzieć, że ten czas w pracowni dla mnie jest najważniejszy. To znaczy ten czas, kiedy jestem przy pracy, kiedy tworzę. Właściwie rzeźba jest trochę już produktem ubocznym, bo ten proces twórczy dla mnie jest najważniejszy. A jak on wygląda? Czy zna pan od początku efekt końcowy? To jest tak, że jak gdyby powód po to, żeby robić pracę, zaczyna się od obserwacji, od życia codziennego, obserwacji rzeczywistości. Moim językiem wypowiedzi jest język wizualny, dlatego też przez rzeźby wypowiadam się o rzeczach, które nas dotyczą, które mnie interesują, o których chciałbym opowiedzieć odbiorcy. Więc zaczyna się najpierw od tematu, od jakiegoś cyklu, o tym, o czym chciałbym powiedzieć. Przeważnie powstają krótkie słowa, a dopiero później następuje wizualizacja. Wybieram modela czy kilku modeli do tej realizacji, bo rzeźbę przedstawiającą, więc korzystam z modela. I ten cykl, który na dany temat tworzę, zaczyna się. Ale nie projektuję rzeźb. Tak jak mówię, jak jestem codziennie w pracowni, to się dzieje samo. A każda pana rzeźba jest inna. Czy pamięta je pan wszystkie nawet po 20 latach? Nie, nie pamiętam. Tak, każda powinna być inna, bo każda jest troszeczkę o czymś innym. Przeczytałam, że pana sztuka wyrasta z trzech dziedzin: ceramiki, rzeźby i malarstwa. Która z tych dziedzin jest dla pana najważniejsza? Jak pamiętam, zawsze rysowałem i malowałem. W liceum plastycznym, który uczęszczałem w Opolu, była ceramika, ale na tą ceramikę nie bardzo chciałem iść, bo powiedziałem, że ja nie chcę być garkotłukiem. Więc uczyłem się tam wystawiennictwa, ale z czasem, kiedy poznawałem ten materiał i zobaczyłem, jak duże możliwości daje glina, próbowałem zdać na Akademię Sztuk Pięknych tu do we Wrocławia, bo we Wrocławiu mamy jedyny wydział w Polsce, gdzie nauczamy ceramika i szkło. I tak się zaczęła moja przygoda z ceramiką. Generalnie jestem ceramikiem. Niemniej wszystkie doświadczenia, jak gdyby mam z malarstwa, bo w malarstwie jest kolor, a ceramika łączy bryłę rzeźby i kolor malarstwa. Także myślę, że tu trudno nazwać, co jest ważniejsze. To wszystko jest w nas, czego się uczyłem i to wszystko się uzewnętrznia. A czy praca naukowa to trudna praca? Nie powiedziałbym tak. Właściwie na uczelni zostałem jeszcze jako student i dla mnie ta uczelnia nigdy się nie skończyła. Dopiero po wielu latach zobaczyłem, że ja już nie jestem studentem, a zaczynam być dydaktykiem. Ale dopóki młodzi ludzie jeszcze chcą od ciebie korzystać, jeżeli możesz im coś jeszcze dać, to jest samą przyjemnością. A jak to jest być profesorem? Lubi pan studentów? Ja lubię pytanie, na ile moi studenci mnie akceptują, ale tak, oczywiście, że lubię. Zawsze warto obserwować i zmiany, które następują w społeczeństwie. Mam je na bieżąco na uczelni. To jest obserwacja młodych ludzi, ich dążeń, ich realizacji plastycznych. Dla mnie to też jest interesująca przygoda. A co nas spotka, jak pójdziemy na Akademię Sztuk Pięknych? Czy to studia dla każdego? To nie są studia dla każdego. Przede wszystkim musi być w tobie pasja, chcieć wykonywać ten zawód, bo jest to zawód ciężki i wymaga bardzo dużo rzetelnej, solidnej pracy. Ale jeśli
malujesz, rysujesz i całe życie interesuje cię, jak gdyby dobrze się wypowiadasz i to jest ten czas, który chcesz spędzić przy rysunku, czy malarstwie, czy przy rzeźbie, to wtedy polecam uczelnię. Jest to, ale trzeba wiedzieć, że tutaj musisz poświęcić swoje życie dla sztuki i wtedy to zaczyna być interesujące. Wtedy zaczynasz kochać rzeczy, które z ciebie wychodzą, których jeszcze w sobie nie znałeś, a że staje się to, plastyka staje się twoim językiem wypowiedzi, to wtedy następuje. Wtedy zaczynasz naprawdę poznawać siebie. A którą ze swoich prac woli pan wykonywać? Mam na myśli naukową czy artystyczną? To się zazębia. Jedna i druga jest interesująca i bez jednego pewnie by nie było drugiego, także też ciężko powiedzieć, która jest ważniejsza. Myślę, że dawanie ludziom swoich obserwacji, swoich umiejętności i swoją wiedzę jest to, co powinniśmy robić. Zarówno w dydaktyce przekazuję swoje wiadomości, jak i również w twórczości. Mam nadzieję, że też zmuszam ludzi do pewnych przemyśleń. Cały czas pracuje pan zawodowo. Jak pan odpoczywa? Moim odpoczynkiem jest praca. Trudno mówić o odpoczynku. Właśnie to jest ta przyjemność tego zawodu, że zawsze mówię, jeżeli pracuję w nocy w pracowni i kończę, bo już jestem zmęczony, bo muszę się przespać, bo trzeba odpocząć, to sobie myślę, jak rano wstanę, to ja już będę mógł przyjść do pracowni. Powróćmy na chwilę do czasów pana młodości, dzieciństwa. Lubił pan się uczyć? Lubiłem się uczyć, aczkolwiek zawsze wolałem rysować, malować czy rzeźbić i troszeczkę może mniej czasu poświęcałem przez to na naukę. Kiedy pan zdecydował, że to jest właśnie ta właściwa droga, że chce pan zostać artystą? Nie decydowałem, tak się stało. Po prostu rozwijałem swoje umiejętności, które już bardzo wcześnie były. Próbowałem pójść do szkół takich, których by mnie jeszcze czegoś nauczyły. Stąd było liceum plastyczne, stąd były wszelkiego rodzaju kursy, ogniska plastyczne, a później Akademia Sztuk Pięknych. Kiedyś nie było zajęć dodatkowych w szkole. Co pan robił, kiedy skończył pan lekcje? Jak pan spędzał czas? Tak jak wszyscy, byłem na podwórku. Wtedy byliśmy na podwórku. Graliśmy w piłkę, graliśmy w zochę, rozmawialiśmy z kolegami. Tak, rodzice często wysyłają dzieci na zajęcia dodatkowe, jak matematyka czy angielski, a kiedy dziecko chce chodzić na zajęcia jak z gliny czy rysunku, rodzice uważają, że to jest strata czasu. Co by pan takim rodzicom powiedział? Ja myślę, że najważniejsze jest obserwować dziecko i patrzeć, w którą stronę ma tendencję, w którą stronę się rozwija i to w tą stronę należałoby kierować zajęcia dodatkowe. Bo najważniejsze chyba jest, żeby człowiek w życiu robił to, w czym się dobrze czuje i to, co kocha robić. Każda praca, która będzie wbrew nas, nie będzie satysfakcjonowała człowieka, a tylko rezultaty wydaje mi się, że będą dobre w momencie, kiedy rozumiemy, co robimy i lubimy to robić. Dorośli często mówią, że praca artysty jest niepewna i niestabilna. Co by pan takim rodzicom powiedział? Też pan tak uważa? Uważam, że to jest ciężki zawód. I czy pewny, czy niepewny, a która praca dzisiaj jest pewna i niepewna? Właściwie w której pracy na pewno mamy zatrudnienie? Trudno powiedzieć. Jeżeli kochasz to, co robisz i robisz to z pełnym przekonaniem, to uważam, że każdy znajdzie wtedy swoje miejsce. Artyści tworzący dzieła są w jakiś sposób uzależnieni od odbioru tej sztuki przez innych. Co by było, gdyby pana prace, dzieła się nie podobały? Czy przestałby pan się tym zajmować? Poszedłby pan do innej pracy? Znaczy, realizując jakikolwiek temat, nigdy nie zakładam, że z tego tytułu będą jakieś profity. I czy ktokolwiek będzie chciał obcować z tym, co robię. A jednak robię to, bo po prostu muszę. Jeżeli znajdzie się odbiorca, Oczywiście nie robimy wyłącznie dla siebie. Robimy też, jako nasz język wypowiedzi, do osób, które by chciały podjąć ten temat albo rozważyć ten temat, także to ma duże znaczenie odbiorca, ale to nie jest punkt wyjścia, w którym ja zaczynam pracę. Czy doświadczył pan kiedyś krytyki pana pracy artystycznej? Z krytyką się ciągle spotykam. Bez krytyki nie ma funkcjonowania. Tylko
każda krytyka jest ważna, nawet ta pochlebna i ta negująca, bo wtedy konfrontujemy to, czy na tyle, na ile, czy jestem komunikatywny, czy nie, prawda? Czy kupuje pan pracę innych artystów? Znaczy, przez wykonywanie zawodu mam ten przywilej, że mam mnóstwo swoich przyjaciół, którzy też wykonują ten zawód. I najczęściej się wymieniamy. I dla mnie też bardzo ważna jest, czy znam tą osobę, która zrobiła dane dzieło, bo to są też różne wspomnienia. Generalnie mam bardzo dużą kolekcję sztuki. Przeważnie są to osoby, które poznałem, które kojarzę jeszcze nie tylko z pracą, ale również z rozmową z nim, wymienianie się doświadczeń. Jaką radę dałby pan młodym ludziom, którzy mają zdolności artystyczne, ale artystów świat ma już dużo? Jakby pan ich zachęcił, żeby podążali taką drogą? Znaczy, tak jak powiedziałem, zachęcać jest ciężko. Jeżeli chcesz to robić, to musi sama ta osoba, która będzie chciała wykonywać ten zawód, jeżeli ona jest przekonana do tego, że chce to robić, że jest to jej pasją, że czuje satysfakcję z tego, wówczas niech to robi. Ile kosztowała pana najdroższa rzeźba? W sztuce raczej trudno mówić o pieniądzach, bo to jest ciężkie do wycenienia, ale w ubiegłym roku, w maju, na aukcji Omeny, którą żeśmy sponsorowali dzieci ukraińskie, dzieci domu pomocy ulicy wybudowanym w Afryce i takiego samego domu pomocy dzieci ulicy, bo to tak chyba brzmiało, w Warszawie, była wielka aukcja charytatywna. I tam moja praca została wylicytowana za kwotę 240 tysięcy. To naprawdę bardzo dużo. Ale tak się nie sprzedaje. Powiedzmy, to nie jest tak. Co się dzieje z rzeźbami, które nie są sprzedane? One żyją swoim życiem. Po wyjściu ode mnie z pracowni te rzeźby zaczynają żyć swoim życiem. To znaczy zawsze gdzieś są w jakiejś użyteczności publicznej albo idą do odbiorcy, któremu są przeznaczone. Nie gromadzę, bo nie jestem w stanie wszystkich w pracowni, a poza tym, tak jak mówiłem, nie tworzę tylko dla siebie. Chciałbym, żeby ktoś z nimi obcował, więc one są tak. Ile czasu mniej więcej zajmuje zrobienie takiej rzeźby? Przez cykl technologiczny około 3 miesięcy potrzebuję na jedną rzeźbę. To naprawdę długo. Długo i takiej pracy codziennie, włącznie z sobotami i niedzielą. Wow, naprawdę dużo. Tak osobiście spodziewałam się tak 5 dni, 7 dni. Nie da się. Nie da się choćby z tego tytułu, że najpierw mamy lepienie z gliny, po czym to musi wyschnąć. I tutaj też trzeba przeznaczyć czas. Tydzień, dwa, to zależy, jak grubo lepimy. Zależy od wielu czynników. Czynników, tak, oczywiście. Później jest wypał, który następny tydzień albo dwa trwa. Bo najmniej 2 wypały, jeżeli 2 wypały na rzeźbę idzie, to jest idealnie, ale są często poprawki, także może być też więcej wypałów. Później jest ta część, którą obrabiam na zimno. I to trwa, to musi trwać 3 miesiące. Komu dzisiaj powiedziałby pan dziękuję za to, że jest pan w tym miejscu, w którym teraz jest? Na to składało się wiele ludzi. To jest rodzina, to są przyjaciele i oczywiście to też jest moja pani profesor Krystyna Cybińska, którą zacząłem studiować tutaj we Wrocławiu, która uczyła mnie ceramiki, z którą miałem przyjemność pracowania później. Ta osoba bardzo mocny wpływ na mnie wywarła. Czy uważa pan, że jak ktoś nie ma talentu artystycznego, ale interesuje się sztuką i ciężko pracuje, to może stać się artystą, odnieść sukces? Do tego trzeba mieć predyspozycję. Myślę, że tak samo jak w sporcie. Jeżeli jest się nie za bardzo sprawnym, jest się ociężałym, to w sporcie nie będzie żadnych wyników, prawda? I przez to nie będzie satysfakcjonowało tą osobę. Tutaj trzeba mieć predyspozycję i zainteresowanie. Dobrze, to teraz tak zwane krótkie strzały, czyli krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Czuje się pan bardziej profesorem czy artystą? Artystą. Talent czy ciężka praca? Jedno i drugie. Bez tego nie ma. Rzeźba przedstawiająca, abstrakcyjna czy instalacja? Ja uprawiam rzeźbę przedstawiającą. Myślę, że na to jest dzisiaj czas. Jakiego jedzenia pan nie lubi? Grzybów. Praca w dzień czy w nocy? I w dzień, i w nocy.
Dobrze, to nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy. Jaka jest Pana największa moc? Chęć rozmowy z ludźmi. Dobrze, to dziękuję Panu bardzo za wywiad i życzę Panu wielu sukcesów w pracy artystycznej. Dziękuję również. Bardzo mi było się z Tobą miło spotkać. Dziękuję Państwu.